Cześć wszystkim, znowu Poniu 7. Zagrajmy w Raymana 3, Hoodlum Havoc. Dobra. Posiedzimy sobie troszkę na głównym ekranie, ponieważ mam troszkę małe ogłoszenia. Mianowicie... tydzień temu zbudowałem sobie mój w końcu komputerek. Przyszły wszystkie części sobie poskładałem. Więc już go mam. Problem jest taki, że jeszcze nie stać mi na kartę graficzną. Więc tak, na razie działa na karcie zintegrowanej. Ale ona jest już i tak dwa razy lepsza od tej, którą miałem wcześniej w laptopie. Więc jest upgrade, mimo wszystko. Więc dopóki nie dostanę karty graficznej, nie dostanę, nie kupię sobie, będę nagrywał jakieś mniej wygrywające gierki, na przykład tego Raymana. A później, cóż, chyba wrócę do Pillars of Eternity. Będzie też może mała niespodzianka. Dobra. Wracając do Raymana. Tak. Kiedyś popełniłem. Zagrajmy w dwójkę. I nie chciałem nagrywać trójki, ponieważ trójka średnio mi się podoba. Mianowicie nie ma kompletnie inny klimat. W porównaniu do dwójki. Mechanicznie to... Ta ciekawa gra i dobrze zbudowana, ale po prostu klimat mi się już nie podoba. Ale mianowicie to, że to nie jest właściwie kontynuacja dwójki, ponieważ nie są podejmowane żadne wątki z dwójki, a nawet no, główni bohaterowie troszkę się różnią, powiedziałbym. Ale dobra, będę narzekał w trakcie gry. Zacznijmy sobie nową grę. A właśnie, konwersja również mi się nie podoba na peceta. No fakt, że muszę wpisywać takie rzeczy, nie mogę pisać tego klawiaturą, trochę dużo mówi. Tak, opcje również mogę zmieniać tylko przed startem gry. Nie ma żadnej opcji, nie ma żadnych opcji graficznych w trakcie gry. Więc konwersja jest taka sobie. Ale tak, dobra. Na razie sobie ponarzekam na tą grę. A i tak będę się dobrze bawił w nią grając. Ale narzekać trzeba. Nasza narodowa tradycja. Dobra, bierzemy sobie intro. Jak pamiętacie, albo nie, Rayman 2 skończył się tym, że piraci zostali pokonani, ale Brzytwobrody uciekł. I trójka zaczyna się w tym, że kompletnie to olewa, ponieważ nie będzie tutaj ani Brzytwobrodego, ani żadnych piratów, nie będzie Wróżki Lee, nie będzie Polokusa, w sumie mało będzie tego, co było w dwójce. Ale będzie Rayman. A... to jest André. André jest Mroklumem. Mroklumy są złe. Zamieniają inne rumy w Mroklumy. Po to, żeby siać zło. I latać dużymi grupami. O. Straszyć innych poczciwych obywateli tej krainy. Oraz... tak, żerować na biegnych stworzeniach. Ale to nie koniec, ponieważ Mroklumy mają plan. Ta. Zbiorą dużo rzeczy, stają się większe, bardziej złe i mają broń. Właśnie, ta wróżka, czy jakkolwiek to nazwać, bzyczek, chyba się Marty nazywa. Będzie nam na początku towarzyszył. Okej, okay, a to jest Raymond i Globox. Tak, cieszą się, tak, sielanką, nic nie robieniem. Globox oczywiście ucieka, pierwszy widok niebezpieczeństwa. A my co? Zaraz będziemy się wzięli tu, wziąć do roboty, ogarniać rzeczy. Globox, uważaj. Te ręce są importowane z zagranicy. Bardzo trudno je dostać, nowe takie. Okej, okay, dobra. To jest fabuła Raymana 3. Hoodlum Havoc. Czyli... rozwałka w roku. No dobra, wystarczy tego oglądania. Okej, dobra. Czas się wziąć do roboty. Rzeczy samej.
Tutaj mała ciekawostka. Jeżeli ktoś pamięta taki stary program jak Cybermycha, to kiedyś właśnie ten poziom początkowy był w Cybermyszce. Kazali komuś zbierać te czerwone tegesy, bo to lumy nie są. Zbieraj te czerwone tegesy, co? No, taka ciekawostka mała. Okej. Czyli widzimy, że Mroklumy się już dobrze samozamówiły w tej krainie. Ale coś z tym zrobimy. Wykonasz swój pierwszy skok spadochronowy. Ale bez spadochronu! Mógłbym polemizować na to, czy skok bez spadochronu nazywa się skokiem spadochronowym. Chyba raczej taki zwykły skok. Ale co ja wam wiem. Marty zna się lepiej na skokach. No jak tam, mordeńko? No hej. Spoko, żartowałem. A w ogóle fajne wdzięko. Kiedy je zdejmiesz? Tak, ta gra jest pełna niewyszukiwanych żartów. No nie bądź sztywniak, zobacz co znalazłem. Instrukcja. Wszystko tu jest. Przeczytaj dokładnie, a dasz sobie radę. Świetnie, świetnie. Dawno temu lumki żyły w spokoju i harmonii. Nuda. Zapomniałeś pamięć o piratach? Jeden kolo zmienia je wszystkie w mrok lumy. Ważą się losy wszechświata. Oho. Oho, oho, nieźle. Wygląda na to, że Globox nawiał z twoimi rękami. Jak znam tego cykora, to pewnie gdzieś się schował. Niełatwo go będzie złapać, bo niby czym, nie? Taki żart. Przy okazji... A, właśnie, nie chcę mu przeszkadzać. Ale dobrze, słuchajcie się w głos Raymana, ponieważ bardzo rzadko się odzywa. W sumie fabularnie to się rzadko rzeczywiście cokolwiek dzieje. Ale cóż, nie będę spoilował, się będzie dziać, to się nie będzie dziać. Ale musisz być szybki. Jak przestaniesz nabijać punkty, tryb combo się wyłączy. I jeszcze coś. Za punkty można uzyskać dostęp do ukrytych poziomów, więc nabijaj ile wlezie. Spoko, będziemy nabijać. Tak, punkty nie dają nam kompletnie nic. Znaczy, odblokowują różne ukryte rzeczy, jakieś bonusowe gry, filmiki w menu głównym. Ale poza tym nie mają żadnego praktycznego stosowania, poza tym, że się je fajnie zbiera. Więc ja będę je zbierał. Fajnie je zbierać. Ale nie będę się jakoś specjalnie nimi przejmował, jak mówiłem. Zbieranie punktów zastępuje jakby zbieranie lumów z dwójki. I... jest fajne, ale nie daje nic konkretnego. Nie ma żadnych wymagań, tak jak w dwójce, że trzeba zdobyć ilość punktów, żeby przejść dalej. Okej, okay, wiecie co? Zapomniałem o jednej rzeczy, mianowicie opcje sterowania... Tak, włączone chyba. Coś mi się dziwnie steruje. Okej, tak lepiej. Czekajcie. Okej, tak jest dobrze. Dobra, przy okazji możemy kopać te żółwie. Tak, ponieważ możemy. Raymond się nie przejmuje rzeczami. Przy okazji możemy posłuchać samego śmiesznego do powiedzenia. Pozwalać parę tych... Wow, to jest chyba jakiś band. No to już dobra. Będę przeszedł do historii. Co, musimy iść... tędy. Ta... obecnie nie możemy się za bardzo łapać, bo nimi czym. Ale trzeba to szybko naprawić. Hej! To jest chyba jedna z licznych momentów w grze, kiedy możemy kopać. Więc mechanika kopania nie jest zbyt dopracowana. Pa! Zaiste, Rayman. Jesteś te beścia. Tak, wiecie, zagrałem tą grę w gimnazjum, to mnie jeszcze trochę śmieszyły takie żarty. Zapindzialać piórami jak śmigłem. Tyle żarty. Zapindzialać piórami jak śmigłem. Jezu, co za tłumaczenie. Marty, wyrażaj się. Dzieci mogą grać w tą grę albo oglądać ten filmik. Tak, just saying, just saying. A, podręcznik jest ze mną. Dobra, co tu mamy jeszcze? Tutaj parę punktów. I tak, i kamera również jest jednym z przeciwników w tej grze. A zobaczmy, to już chyba wszystko. Idziemy sobie. I... tak, jasne, brawo! Faktycznie jesteś debeścia! Dzięki, Marty, dzięki. Przenia kamera służy prawa gałka analogowa. Tak, to bardzo ważna informacja. Żeby ktokolwiek przeżył bez poruszania kamery tutaj. No powiedz coś! Dobra.
Siema. Czekaj ty, jakbym był 300 lat młodszy. No. Och, ty nie, ten chcę punkty pozbierać. Jak tak, chcesz poszaleć, to nie ten adres. Same pasztety i do tego stare. Zaraz, tak, przejdziemy do Rady Rusałek. Pasztety, powiadasz? Pewnie przyjdzie nam wejść do środka i to zweryfikować. Ale to za chwilę. No. Przy okazji, mamy tutaj naszego starego, dobrego kumpla. Nie, no naprawdę. Przełącznik służy do przełączania. Bym się nie domyślił. Boże, kto pisał te brednie? Tak, pewnie ta sama osoba, która pisała dialogi. Just saying. A, zdecydowanie to nie jest Globox schowany do beczki, więc... Zaraz, to chyba Globox. Uwolnijmy go. Tym bardziej, że ma nasze ręce. Hej, znajdzie się dla mnie miejsce? A raczej dłonie, bo rąk Rayman nie ma. Jep. No. Dobra, Rayman skompletowany, możemy ruszać się na maklumy. Totalna sielanka. O, czuję, że zaraz będzie chryja. O, tak, chryja będzie to już za chwilę, ale najpierw pobijemy trochę Globoxa za to, że nawiązaliśmy się mi rękoma. Mieliśmy tyle problemów z nim. Jestem stworzony do miłości. To nie kranij naszych rąk następnych razem, okej? Okay? Żygać będę. Nie będziesz. Ta gra jednak ma niski. Ma niską ocenę Peggy. Okej, okay, są punkty. Wkazuję jakieś rzeczy. Tak, pierwsi przeciwnicy. Jakaś dzika natura, która jednak chce pokazać, że nas nie lubi. Okej, okay, dobra. To jest Rada Rusałek. Jak cię zwącny kwiatku róża, a mnie Globox? Tak, ślicznie. Wejdźmy do środka. Ha! Stary! Włączyłeś światło! Bomba! Nie, no super! Będę tutaj stał cały dzień, włączał światło. Patrzę, no jak proszę, się pali. Kto by pomyślał? Znowu się Julia burzy! O, Andre! Widziałeś? Napadli na Radę Rusałek! No to już przegięcie! Nie napadliby, gdyby Globox nie wyważył drzwi. Po Raymanie dwójce miałem zagrać artystę, który zakochuje się w lasce z wielkimi cy... A gram przy dupasa jakiegoś kolesia bez szyi w niskobudżetowej lokalizacji! Tak, lokalizacja chyba nie miała największego budżetu. Tak, przy okazji... tak, Rayman 3 jest pierwszą grą Raymana, w której postacie się odzywają po ludzku, a nie bla 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 bla. A no cóż, dialogów przez to jest chyba troszkę mniej niż w twójce bym powiedział. Halo, panie, nie bij mnie. Ty, zobacz, przełącznik, jak nam życie do czegoś służy. Teraz się nie zajmiemy. Służymy tego mrokluwa. Okej, weszło ich tutaj trójka, łącznie z Andrę. Jeśli go nie powstrzymasz, zacznie rozpowiadać, że jest twoim ojcem. Ta, ha, ha, bardzo śmieszne. Dobra. Co my tam jeszcze mamy? Punkciki ukryte. Punkciki się nie powinny ukrywać. Znaczy nie mogą się ukrywać. A i tak je zdobędziemy. Tak jak mówiłem, nie ma to żadnego praktycznego zastosowania. Ale zdobywanie punktów jest fajne. O, dzięki Marti. Nie jestem jasnowidzem, a jednak czuję, że coś w nich jest. Tak, zobaczymy. Co w nich jest? Uważaj, jeśli Andre zwycięży. Niebieskie świecące te gesty. Nie no, nie chcielibyśmy tego, prawda? Rayman strasznie gra na akordeonie. Niesamowite. Niewiarygodne. Rozbijając skarbonki, otworzyłeś drzwi. To miejsce zaprawdę pętni magią. Tak. Fajnie, fajnie. Cieszę się. W instrukcji piszą, że możesz walić sierpowym. Poważna sprawa. Sierpowym? Okej, okay, dobra. Nie, zaraz to zrobimy. Nie mogło. Jeszcze raz. Zaraz tam wrócimy. Już rozumiem, dlaczego rusałki nie chodzą na dyskoteki.
Po całonocnej imprezce powrót do siedziby rady może być niebezpieczny dla zdrowia. Okej, okay. Sierpowy to jest nowa rzecz, wprowadzona w trójce, w dwójce tego nie było. Kiedy zablokujemy cel i zrobimy unik, to możemy walić na boki. Tu jest! Dawaj, no, rzadko ma to jakieś praktyczne zastosowanie. To kierownik produkcji. W imieniu swoim ale, i całego ale można to robić. Przeprosić za tę, cytuję, mało zabawną formę treningu. O, Andre. Patrz, Andre! Szybko, strzelaj! Nie mogę cię dłużej osłaniać! Dobra, już, już to robimy. Ładujemy nasz sierpowy i ciach. Dobra, tak łatwo się nie daje pokonać. Już niedługo użyję energii serca do stworzenia całej armii Mroklomos! A wtedy się z tobą rozprawię! Yeah! Ważna sprawa. O, a co to takiego? Laserowy detergent, który zmienia łachy w niczego sobie bojowy sprzęcik. Bojowy sprzęcik! Dokładnie to, czego nam potrzeba. Masz rację. Rayman, nie! To własność Mroklumów. Okej, no to jest nowa rzecz. Zmiana w stosunku do dwójki? Tak, bojowy sprzęcik. Robi wrażenie. Tylko musisz wymyślić, jak to działa. Działa to tak, że kiedy zdobędziemy puszkę, modyfikuje ona nasze standardowe ciosy. Na przykład teraz strzelamy wirującymi jakby wichurami. Dzięki temu możemy takie rzeczy... O, właśnie. Tygować. Wada jest taka, że wszystkie puszki mają określony czas działania, więc jak zejdziemy z niej, widzicie w prawym dolnym rogu, jej czas zaczyna spadać. I kiedy się skończy, to... no to się skończy. Dobra. Druga rzecz, jeżeli chodzi o beczki, jest taka, że dopóki mamy beczki, puszki, jeżeli mamy jakąś aktywną puszkę, to dostajemy bonus dwa razy dwukrotny do punktów. Tak, więc jeżeli chcemy pozbierać najlepiej punkciki, to zbieramy je, posiadając puszkę. Od tego zależy przyszłość gatunku! Nie dramatyzuj, Marty. Zabrzmiało to zbyt patetycznie. Zabrzmiało. Okej, okay, dobra. Szybko! Jeszcze trochę i Andre dotrze do serca świata! To na razie tyle w tym odcinku. W następnym odcinku gonimy dalej za Andre. Dostajemy się do serca świata i... no i może zdobywamy kolejne puszki. Albo inne rzeczy. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!